Proszę Państwa, projekt uchwały. Przystępujemy do realizacji następnego punktu. To jest numer 5. To jest projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia założenia zarządu dzielnicy i realizacji planu finansowego w roku dzielnicy 2017 roku. Wraz z autopoprawką tej autopoprawki nie głosujemy. Autopoprawka dotyczy, już ją przeczytam, że sprawa dotyczyła, że tak powiem, sporu, czy przyjmujemy jedno sprawozdanie, czy dwa sprawozdania. Autopoprawka otrzymuje brzmienie w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Rady Gminy z działalności merytorycznej oraz planu finansowego wydatku w 2013 roku budżetu za 2012 rok. Otrzymuje brzmienie, przyjmuje się sprawozdania Zarządu Rady Dzielnicy z działalności merytorycznej i zasadami finansowego wydatku w 2012 roku, podpisał tutaj przewodniczący. Była stosowna opinia prawna w sprawie wysłana do pana przewodniczącego. Widziałem, mieli chyba członkowie komisji też się z nią zapoznali. Proszę panie przewodniczący. Państwo, że w trakcie skąd się wzięła ta autopoprawka, też szybko, bo chcieliśmy, komisja, że tak powiem, przygotowuje tę uchwałę, która dotyczy dwóch rzeczy. To sprawozdania realizacji planu finansowego. To jest sprawozdanie wydatkowania tych środków, które przeznaczono na obsługę tej biura dzielnicy w tym roku. Na 2012 plan był na 40 tysięcy złotych. Poszczególnymi uchwałami Rady Dzielnicy został zmniejszony do 22 tysięcy, ale tak jak Państwo chyba widzieliście, że w sumie to zapewniło nam funkcjonowanie należyte i tutaj Komisja Rewizyjna nie mogła mieć żadnych uwag. I ta część wymagała też opinii Komisji Rewizyjnej, która jest załącznikiem do uchwały. I druga część to jest uchwała, to jest opinia przyjęcie sprawozdania merytorycznego. Komisja Rewizyjna, pomimo że w tamtym roku była podobna sytuacja, natomiast nie mieliśmy opinii prawnej pisemnej, wyszła z założenia, że można, że przyjmują po prostu osobną uchwałę, ten plan finansowy, dlatego że literalnie tak jest zapisane w statucie. Natomiast z innych paragrafów ze statutu można by wnioskować i taka jest praktyka tutaj prawnicza w Urzędzie Miasta, że Komisja Rewizyjna powinna przygotować uchwałę, projekt uchwały łączący oba opinie, przyjmujący, przerzucający oba te sprawozdania. Nawet w sytuacji, gdyby się okazało, że pozytywnie opiniujemy realizację planu finansowego dzielnicy, te 40 tysięcy, a negatywnie merytoryczne działalność zarządu, to i tak musimy przygotować jedną uchwałę. Komisja Rewizyjna ma zważyć wtedy, co jest istotniejsze. Więc to jest tak naprawdę troszeczkę bubel prawny, można powiedzieć, bo tak zostało to zrobione. Podobno będzie to poprawione, aczkolwiek czy będzie to zrobione. I tutaj myśmy przygotowali pierwotnie tą właśnie uchwałę w sprawie przyjęć, to co macie Państwo tutaj w załączniku, w sprawie realizacji planu finansowego. Następnie po opinii prawnej zostaliśmy zobligowani do tego, aby przygotować tę poprawkę. Wcześniej też wysłaliśmy do zarządu takie pismo, z którym prosiliśmy o uzupełnienie sprawozdania merytorycznego, o pewne informacje, między innymi w zakresie wykonania zadań. Informacje o stanie realizacji zadań, które były powierzone, bardzo szczegółowe informacje o najważniejszych podejmowanych działaniach wnioskach płynących. To są te sprawozdania, które tutaj mam. One były na biurku, więc teoretycznie dostęp do nich był. Natomiast nie były, że tak powiem, składnikiem bezpośrednim sprawozdania merytorycznego. Wnioskowaliśmy uzupełnienie, które tak naprawdę ograniczało się do wyjaśnień ze strony zarządu, które dostaliśmy. Wyjaśnienia dostaliśmy w dniu wczorajszym, że to jest załącznik. Dlatego wnioskowałem o to, żeby przesunąć tą debatę nad sprawozdaniami na następny czas, aby komisja mogła dokładnie prześledzić to sprawozdanie.
Nie udało się, więc debatujemy teraz. Ja tutaj przy okazji abstrahując do tego, że pozytywna opinia wyszła, ale patrząc na to wszystko, wydaje mi się, że komisja dokładnie przeglądając to, komisja podjęła jak najbardziej słuszną decyzję. Natomiast chciałbym w tym miejscu zapytać zarząd o kilka rzeczy, bo tutaj mamy kilka zadań, które de facto pan Adam Zona nieobecny wnioskował do komisji rewizyjnej, ja to pismo złożyłem do sekretariatu, o sprawdzenie realizacji zadań. I tych zadań, które nie zostały zrealizowane zadania. I tutaj są takie zadania jak przebudowa oświetlenia ulicy Wolnego na podstawie opracowanego projektu. Plan na 20 tysięcy na zadanie nie zostało wykonane, nie zostały zrealizowane. Komisariat Policji, piąty komisariat Policji, zakupy na 3000 zł nie zostały zrealizowane. Przedszkole numer 92, dzień rodziny, zakupy za 500 zł nie zostało zrealizowane. Kilka mamy takich zadań, których środki zostały do zobowiązania za 60 na 2013 rok. Rozumiem, że to wynikało, nie wiem, czy to wynikało, że to nie zdążyli zapłacić, tak? Jest kilka zadań, których zobowiązania zostały przeniesione na 2013 rok. Czyli tak naprawdę pieniądze z tego przeznaczone na 2015 też zostały wykorzystane, tylko nie wypłacili ich jakby w tym roku. Jeszcze jedna istotna rzecz tutaj. Bieżące utrzymanie z chodników na terenie 913. 41 tysięcy zostało niewykorzystane też. I na głównym terenie koniec roku budżetowego. Środki w wysokości 41 tysięcy zostały przesunięte do zadania budowa chodnika w ulicy Wilińskiej z zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa. Jeszcze jedna rzecz, chodzi o 59 tysięcy złotych przeznaczone na opracowanie planu i projektu ścieżki z ulicy Wielickiej, które tylko zostały zrealizowane. No, w tych tematach, no, tak jak mówiłem, to złożone zostało pismo, bo głównie jeżeli chodzi o ulicę Wielicką, będzie komisja rewizyjna prowadziła prawdopodobnie odrębną kontrolę dotyczącą realizacji tego zadania. No, chciałem Państwu po prostu pokazać, wyjaśnić, jak czym się kierowała komisja, ale równocześnie wskazując na uwagi, które każdy by musiał, że tak powiem, rozpatrzeć i zastanowić się, czy one w jakiś sposób wpływają na całościową ocenę zarządu, czy nie. A tyle. Ja może wyróżnić, proszę Państwa, taką formułę, że będzie pytanie, zarząd odpowiada na to pytanie, bo tak to, żeby się nie nałożyły jakby sprawy, bo możemy coś zachować. Po pierwsze, dziękuję za sprawozdanie, za projekt pozytywny. Generalnie odpowiem tak. Zarząd, jak popatrzymy, proszę Państwa, w statucie, odpowiada przede wszystkim, jeżeli chodzi o pieniądze, za budżet wewnętrzny rady, czyli ten, który posiadamy, musi trzeba najpierw budżetu do 40 tysięcy złotych. Składane są sprawozdania z realizacji państwa na sesji, składane są do komisji rewizyjnej, tak jak państwo, przyrządzone informacje, komisja się zapoznaje. Po prostu sytuacja finansowa, o czym państwa informowałem cały rok, sytuacja finansowa miasta była wtedy taka, iż została zrobiona blokada wydatkowania środków z trudną sytuacją, z trudnością finansową. Każde środki, które zaczęliśmy wydawać, a mieliśmy zaplanowany zakup komputerów, udało się w tamtym roku kupić, w tamtym roku żeśmy wykupili, dwa lata temu żeśmy wykupili. W każdym miasta, mimo że dyrektor magistratu pisał, w każdym miasta zablokował praktycznie wszystkie wydatki poza wydatkami papierem eksploatacyjnym. W związku z tym próbowaliśmy przesunąć środki, to między innymi część tych środków przesunąć na przedszkola, to była ostatnim ruchem, że może uda się, i to właśnie między innymi z odpowiedzi na temat wydatkowania tych środków, na koniec roku wydawało się, że przez zero będziemy mogli przepuścić, że te środki będziemy mogli wydatkować przez zero na koniec roku.
Czyli rolą zarządu w tym momencie jest jakby dynamiczne zarządzanie środkami, natomiast nie mamy wpływu na sytuację finansową i na to, że budżet, wydawało nam się jeszcze do niedawna, że budżet jest w Łukaszyszach, mamy zapisane, co zostanie wydatkowane, ale budżet to jest na dzisiaj, mamy sytuację taką, że jest to założenie, bo jeszcze oprócz nawet, że jest uchwała Rady Miasta, która musi zrealizować. Brak zgody skarbnika na wydatkowanie, czy brak płynności finansowej miasta, utrata płynności finansowej spowodowała, że środki nie są wydawane. Przyszła odpowiedź, o którą Państwa również informowałem ZEO, że już Pan Dyrektor ZEO, Pan Dyrektor Czarny poinformował, że on może zrealizować te zadania. Chodziło o dwa monitoringi i wykładzinę w przedszkolu na ulicy Wielickiej. Pod warunkiem, że środki będziemy, w związku z tym, że z zarządzeniem prezydenta ma zablokowane środki, że on to zrealizuje pod warunkiem, że będzie z przyszłorocznego budżetu. To już było na samym końcu roku, wtedy już jakby nie było sesji, zarząd nie ma kompetencji takich, żeby zaciągać zobowiązania na przyszły rok, bo to jest kompetencja Rady Finansowej. W związku z tym nie mogliśmy podjąć takiego wyzwania. To jest jakby odpowiedź w tej sprawie. Odniosę się do poszczególnych rzeczy. Oto z ulica Rolnego wielokrotnie omawiany temat, chyba już gdzieś na 10 stronę wiemy. Po podjęciu uchwały przez Radę Dzielnicę były spotkania. W tych spotkaniach brał udział, dodatni brał udział oraz pani Iwona, pani przewodnicząca, aktualnie pani Basi. Są spisane notatki, zadanie nie było zagrożone. Zbigniew zastanawiał się na temat dokumentacji, kto to ma zrealizować, a utrzymania czy do inwestycji. Zresztą w sprawie jeszcze niedawno wyjaśniliśmy, w obecnym składzie tutaj był pan Jacek, pani Ala, też dyrektorowi, jak ta sprawa wygląda, chcemy w tym roku kontynuować. Efekt jest taki, że z powodu braku dokumentacji jest szerokopia dokumentacji, nie mogli tego wprowadzić. I niezrealizowanie zadania jest to wina ZIKIT-u. Także nasza, że chciałem powiedzieć, muszę powiedzieć jedną rzecz. Że my odpowiadamy za to, że zaraz po sesji uruchamiamy uchwałę. Natomiast czy jednostka to naprawdę zrealizuje, to jest kwestia monitorowania, ewentualnego przesunięcia do środku, wpływania, pisania, monitorowania. I to żeśmy cały czas robili. To, że na koniec roku część zadań nie wyszła, nie jest zależna od, bo jednostką realizującą jest poszczególna jednostka, która przyjmuje do realizacji. Ja sobie zawsze to tak wyobrażałem, że jak jednostka przyjmuje do realizacji, to znaczy, że to zajmuje, że jeśli w domach, chyba że wyjdą w jakimś międzyczasie nieprzewidziane sytuacje, informuje, że wtedy nie może zajmować. To dotyczy Rolnego. Podobna sytuacja dotyczy ulicy Wielickiej. Otóż przy ulicy Wielickiej, dobrze Państwo wiecie, że ważny temat, jakim jest budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową przejścia, wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych. To jest pani Basia, przyjął ZIKI do realizacji, ogłosił przetarg, wygrała to firma projektowa, jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową, wygrała to firma projektowa, pani po prostu do końca roku nie zrobiła się w projektu. Nie złożyła realizacji. W związku z tym ZIKI stwierdził, ja monitorowałem sprawę u pana dyrektora, ażeby chociaż częściowo, czyli 80% zaliczyć to, co jest, żeby nie przepadły cena się. Te pieniądze nie przepadają, bo one wpływają z powrotem do budżetu, ale żeby sfinansować. Niestety umowa jest tak skonstruowana, że albo się odda całość, albo nic. W związku z tym jeszcze było spotkanie niedawno, dyrektor zapewnił, że będzie do miesiąca czerwca, będzie ten projekt gotowy, jeżeli chodzi o ścieżkę. Powstały tam dosyć poważne problemy, dlatego że ścieżka przy dojściu do cmentarza Podgórskiego musi być przesunięta w kierunku budynku Urzędu Miasta. Tam jest kilka czy kilkanaście drzew do wycięcia z tej skarpy, dlatego że nie można ograniczać, głównie chodzi o święta wszystkich świętych, zawężać tego terenu nadajowego. W związku z tym ten chodnik ze ścieżką musi się przesunąć do tyłu. I podobna sytuacja dotyczy pochylni. Natomiast mamy zobowiązanie na dzisiaj ustne, że ZIKIT pokryje to z własnych środków i w tym roku prowadzi ścieżkę do realizacji. Mówię, w tej sprawie, mimo są notatki służbowe w tej sprawie, że zadanie do samego końca nie było zagrożone. W grudniu chyba 15 roku się obudzono, że może być problem z finansowaniem, bo pani nie uzyskała, bo to miało być zamknięte. W związku z tym, że jest to w pasie drogowym zgłoszeniem, nie pozwoli na budowę, tylko zgłoszenie.
To jeżeli chodzi o ulicę Wińską, podobna sytuacja należy do drugiej strony. Otóż miało być tej samej firmy, tej samej pani, zlecone schody, bo to ma być powiązany ten ciąg z Pochynią i to nie zostało zrealizowane przez nic. Także nasza rola, oprócz monitorowania ciągłego, że tak powiem, śledzenia i uspokajanie z ekipu, że sprawa jest na dobrej drodze, zostanie zrealizowana. W tym wypadku nie przyniosła efektu, na czym ubolewam, ale nie miałem na to wpływu. Nie mieliśmy jako zarząd na to wpływu, tak jak mówię, do końca byśmy informowani. Możemy napisać skargę na dyrektora, ale zadanie najważniejsze dla mnie jest to, że zadanie definicji jak nie przepadł, czy przepadły w sensie takim, że nie wydatkowaliśmy ze środków dzielnicy, ale zadanie ma być realizowane w tym roku realizowane. To jest dla mnie najważniejsze. Coś jeszcze Pani Jasku? Tam może to jest te drobne formy. 41 tysięcy bieżące utrzymanie drugich chodników na tym. Proszę Państwa, to była podobna sytuacja, że przenieśliśmy środki ze ścieżki, która była po przetargu tych 60 tysięcy, przenieśliśmy na... I to ja Państwa wtedy informowałem, że próbujemy zrobić, że damy to na bieżące utrzymanie. Niestety procedura, która przeszła przez Radę Miasta, to jest około 1,5 miesiąca przez biuro finansowe, jak przeszło przez Radę Miasta, na samym końcu się okazało, że nie są w stanie tego zrealizować ze względu na termin realizacji. To było to już na koniec roku, w miesiącu grudniu. Wydawało nam się, taka była umowa, że przesuniemy 40 tysięcy na bieżące utrzymanie i tego bieżącego utrzymania dostaniemy w tym roku, odzyskamy środki, w sensie jakieś inwestycji. I to było szukanie, próba, znaczy, to była ten, znaczy mogliśmy nie zrobić nic i powiedzieć, no niestety nie udało się. Robiliśmy różne próby, żeby uratować środki na koniec roku. Zarządzenie prezydenta i blokada spowodowało to, że Zikit nie przyjął zadania do realizacji. No, wydawało się wtedy, jak podejmowaliśmy uchwałę, bo to wyszło jakoś parę dni, że się uda. To była blokada środków, także proszę Państwa, nasza w ogóle, proszę Państwa, dobrze widzicie, że zarządzanie w tym czasie i próba jakby dysponowania środkami przy braku płynności finansowej miasta i blokadzie, zresztą te zarządzenia prezydenta, które przychodzą, czytane są tutaj na Radzie. No tak mówię, jesteśmy w tej sprawie bezsilni. Na dzisiaj na przykład to, żeby można było zrobić, wyremontować drukarkę, bo drukarka, tutaj mamy do wymiany bęben, mamy do wymiany drugą. I drugi bęben też w tej drukarce laserowej, potrzebna jest potężna procedura, która naprawdę chyba się... Jedna już cała kopiarka jest już naprawiona, ale to było prawie 1,5 miesiąca 10 podpisów ze skarbnikiem na czele. Powiem tylko tyle, że żeby 300 zł, ten skan, po to, żeby wyciągnąć z Muzeum Historycznego za 31 zł, i to była decyzja zarządu, 31 zł zdecydowaliśmy, że wydamy z budżetu wewnętrznego z paragrafu na to, żeby uzyskać skan z Muzeum, to było Muzeum Narodowego, z Muzeum Narodowego. Z Muzeum Narodowego. Sprawa procedur z archiwum. Z archiwum państwowym. Proszę Państwa, procedura 31 zł trwała chyba ile? Dwa miesiące prawie trwała cała procedura z tym, że musiał dyrektor, do mnie dzwoniła dyrektorka odnośnie dyspozycji 30 zł. Dochodzimy do paranoi, ale to, proszę Państwa, takie szaleństwo jest. Ale nie można było tego prywatnie, bo nie mogę skorzystać. Ja bym wyciągnął z kieszeni i zapłaciłabym. Ale nie chodzi o tego. Ale jeżeli by chciał skorzystać prywatnie, musiałby w ogóle zapłacić, bo myśmy zapłacili zasadniczo za nosi za wykonaną pracę, ale nie można z tego, jeszcze mamy zapis, że nie możemy tego przy publikacji musimy napisać, jeżeli byłoby publikowanie na przykład w naszej gazetce dzielnicowej, to musimy na dole napisać, że materiał pochodzi z archiwum państwowego. Taki jest zapis. I to ja się podpisałem. No taka jest sytuacja. Taka jest decyzja. Dziękuję. I komisariat policji. Podobna sytuacja. Z komisariatem policji, proszę Państwa, była taka sytuacja, że te pieniądze, nastąpiła blokada
że środki, dokładnie ówczesny dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego, pan Młot, napisał interpretację, że środki na materiały eksploatacyjne nie są możliwe, nie mogą pochodzić ze środków budżetu. I to ja to czytałem wtedy na Radzie. Nie było możliwości, proszę Państwa, to już było w miesiącu grudniu i nie było możliwości uprzesunięcia tych środków. I wtedy komendant uchwalił albo koniec listopada, albo początku grudnia. Interpretacja była następująca, że środki, które dzielnice przeznaczyły na materiały, bo myśmy wtedy na materiały piśmienne chyba, tam był na toner i papier dla komisariatu piątego, że nie wchodzi to w zakres dofinansowania i pan pełnomocnik prezydenta do spraw bezpieczeństwa ówczesny, obecny komendant Straży Miejskiej, skreślił jako niemożliwe do realizacji. Zresztą to przekazane było komisji i było oczekiwane na razie. W poprzednich latach było to uznawane. Nie, to było w poprzednich latach, pod niej kontrolę. Doszło do takiej sytuacji, panie przewodniczący, że dzielnica podjęła uchwałę i właściwie wskazała na co idą pieniądze, a obecny komendant Straży Miejskiej, obecny przecznik był szefem, zmienił zdanie. Czyli można powiedzieć, zlekceważył uchwałę Rady Dzielnicy, tak mówiąc. Ale to nie tylko naszej, bo to szło. Tak, ale to się ingerował w to, że myśmy chcieli pomóc policji, po prostu doszedł do wniosku, może miał naciski, że nie ma pieniędzy w mieście. Wszyscy szukali, proszę Państwa, oszczędności, że na co nie muszą wydawać, nie wydają. Coś, co nie jest prawą awaryjną, nie jest zadanie najlepsze miasta. Kto z Państwa jeszcze, dziękuję Panie Jasku, kto z Państwa chciał zadać głos? Proszę Państwa, oczywiście ja przyjmuję te wszystkie wyjaśnienia, które Pan Przewodniczący przedstawił. Zastanawiam się, ja sobie zdaję sprawę z trudnej sytuacji w mieście, tych blokowania, tych wszystkich rzeczy. Tylko się zastanawiam, czy te wszystkie, co my możemy zrobić, żebyśmy nie tracili aż tyle pieniędzy. No wspólnie, bo nie mówię tutaj o zarządzie, ale wspólnie, co możemy zrobić, żebyśmy takich pieniędzy nie tracili. Bo proszę Państwa, no, z priorytetów straciliśmy z tych rzeczy, które nie zostały wydane, których nie przesunęliśmy z różnych przyczyn. I myślę, że tu też trzeba wyciągnąć wnioski i zastanowić się, jeżeli są zlecane zadania i w którym momencie już wiemy i kiedy wiemy, że są nierealizowane, tak jak na przykład Rolego, bo rozumiem, że mamy potwierdzenie z IKID-u na piśmie, że Rolego nie będzie realizowany, jeżeli mówimy o 2012 rok, że jakieś pismo w tej sprawie przyszło. No dobrze, mówię z Zygmunt, że byliśmy na spotkaniu u pana dyrektora Michała, no i też byłem na tym spotkaniu i wiem, jak ta rozmowa się toczyła. Więc to, że projekt jest nie ma tego projektu najpierw, potem nie ma kto go realizować, czy najpierw nie ma go kto realizować, a potem, że go nie ma, no to była jakieś wiadomości były wcześniej. I chodzi mi tylko o to, czy w takim układzie, skoro SIKIP albo się nie deklaruje do jakiejś, nie wiem, czy do czerwca, czy do lipca i to na piśmie, że zadanie było skoro przyjmuje do realizacji, czyli przyjmuje go do realizacji. Ale SIKIP tak się składa, że go zdeklarował, że będzie realizował. Ja powiem, nie szukam tutaj, żeby było jasna sprawa, ja nie szukam innego, tylko się zastanawiam, jakie działania możemy podjąć. Tak jak mówię, z priorytetów jesteśmy do tyłu 40 tysięcy złotych. Zadań lepszy wynik dzielnicy. Ale to dla mnie akurat nie jest. Proszę Państwa, ja nie możemy powiedzieć, że inni stracili więcej. Nie, żeby mi się nie wchodził w słowo, ja chciałbym powiedzieć tak. Nie ma takiej dzielnicy, jak popatrzymy, żeby nie utraciła w zadaniach niektóre więcej, niektóre mniej. Jeśli chodzi o naszą dzielnicę, bo nie robiłem, ja widziałem to zestawienie, ale nie mam tego ze sobą. Nie chciałem tego drukować, bo to był taki materiał wewnętrzny. To proszę Państwa, nasza dzielnica jest dzielnicą jednak, która utraciła niewykorzystanych pieniędzy, znaczy utraciła, nie wykorzystała środków. Ja na tym ubolewam, bo każdej złotówki szkoda, tylko faktycznie... Znaczy, rok rocznie mamy mniej środków, to jest prawda. A jeszcze mówię przez różnego typu działania, niezależne to, jak powiedziałem, od nas czy od zarządu, te pieniądze tracimy. O to mi tylko chodzi, bo tak jak mówię, no, priorytety to jest tam około 40 tysięcy złotych. I też możemy powiedzieć, no 3 tysiące nie puścił nam dyrektor Młot wtedy,
No ale też zostało nam z samochodu, nam zostało 1600 zł i to nie duża kwota, no ale jest jakaś kwota. Czy mieliśmy informacje z policji na ten temat, czy zostały środki, czy nie? No, w którymś momencie rozumiem, kupili ten samochód i powinni wiedzieć, ile na samochód wydali, a nie to, że trzymają nas z tą informacją do sprawozdania w marcu. A nie sprawozdanie wydali. No tak, tylko to co mówię, no. My walczymy tu czasem o 1000 zł czy o 500 zł są boje, a tutaj nie zostajemy poinformowani, że z 12 tysięcy, które daliśmy na samochód, wydano tylko 10 384 zł. Czyli 1600 zł, można powiedzieć, nieduża kwota. I proszę Państwa, o to mi chodzi. Natomiast zadań powierzonych straciliśmy znacznie większe pieniądze. Bo to jest 100 tysięcy na Wielicką. Mówię, no też trzeba się zastanawiać na początku, jak się wprowadza zadanie. Ja rozumiem, że Ziki, hura optymizmem przyjmuje to zadanie. Tak zrobimy. No myślę, że wszyscy mamy też świadomość. Ja nie pamiętam zadania, które udałoby się w normalnym trybie załatwić, zaprojektuj zbudy w ciągu roku. Nie przypominam. Nie, była mowa, projektujemy, wykonujemy. Myśmy chcieli to zrobić łożem w domu. No dobrze. No chcieliśmy zrobić, ale nie zrobiliśmy nic. Okej, wina Ziki jest projekt. Dobra, ja mówię. Dla mnie tłumaczenie jest jasne, wina jest Zikidu, tylko że my tracimy na te 100 tysięcy złotych. Nie, to proszę? No ale Pan Bednowski, już drugi raz trzeba. No, no ale Panie Basiu, ja skończę. Mamy 100 tysięcy złotych z tej ścieżki przy Wielickiej. Plus dodatkowo jeszcze 18 tysięcy z niepełnosprawnych. Czyli to już nam się robi prawie 120 tysięcy złotych. Proszę Państwa, no, to jest 10% tego, co dostajemy. Czyli 10% z tego, 10% z tamtego. Nie wiem, bo skoro priorytety rozdzielane są na tej zasadzie, że jesteśmy zobligowani na przykład do rozdysponowania priorytetów na dany rok do czerwca, co? Nie wiem, to niech wykonawca czy realizator poszczególnych zadań też da nam jakąś informację, na jakim etapie jest realizacja zadania, i czy on to jest w stanie zrobić? Bo faktycznie mamy sytuację tego typu, że nawet jeżeli my podejmiemy uchwałę w czerwcu, Rada Miasta nie działa przez 2 miesiące. Więc jeżeli my to damy znowu gdzieś we wrześniu, zanim trafi na sesję, idzie zarządzanie z reguły, bo teraz już są, nie wiem, czy budżetowe są jednoczytaniowe, bo teraz się zmieniło o rzędu są dwa. Może być z urzędu są dwa, tak? No ale teraz jest, też się zmieniła sytuacja, że są wiele uchwał otrzymanych jednoczytaniowych. I te z urzędu bodajże też, bo Wydział Edukacji ostatnio, to co rozmawiałem z panem dyrektorem Wydziału Edukacji, kiedy się okazało, że jest zmiana siatki, reorganizacja przynależności obwodów do szkół. Ale niepotrzebna to jest wprowadzona i wtedy jest tylko jedno. No tak, tylko dlatego, ale to chyba nawet nie był tryb nagły. To nie jest tryb nagły, tylko wiem, że się coś zmieniło. I mówię, a we wrześniu, październiku to już są w nowym zarządzeniu prezydenta o tym, że blokujemy środki. I my wtedy już nic nie zrobimy. Więc ja mam prośbę taką, żebyśmy faktycznie monitorowali te zadania, które mamy, łącznie z tym, żeby próbować sprawdzać realizatorów zadań, że oni te zadania zrealizują. My tracimy te pieniądze. Czy ja odpowiem tak. Jest to bardzo trudna sytuacja. Proszę zauważyć, Jacek, ja tylko wejdę z powrotem. Ale proszę zauważyć, ja nie mówię, że to jest łatwe. To nie jest, znaczy tak, najpierw jest ciśnienie ważne, bo jest ciśnienie na jakieś zadanie, że musi się wprowadzić. Mówimy, dyskutujemy, że sprawa jest trudna, możliwa, nierealna, ale nie musimy to zrobić. I co zarząd? No, rada podejmuje uchwałę. Zarząd realizuje zadania, bo to jest obligowane. Spotykamy się z Zigitem, na jednym, drugim, spotykamy się co 2 miesiące z Zikitem, czy co miesiąc czasu, czy na bieżącym telefonie, ale tak jak dzień inwestycji, analizujemy każde zadanie, spisujemy notatkę.
Nie ma zagrożenia zadania, są prowadzone działania, tu jest ogłoszony przetarg, nagle się okazuje, że wykonawca, tak jak to było przy ścieżce, wydłuża, bo nie może osiągnąć gdzieś opinii, gdzieś nie uzgodnił jakiś zespół dla ścieżek rowerowych, bo tam jakiś zespół jest zadaniowy, gdzieś tam się okazało, że jakaś zajętość pasa, gdzieś musi o wycinkę drzew jakąś prolongatę i nagle się okazuje, że pani melduje 3 tygodnie przed końcem roku, że z uśmiechem na twarzy, że niestety w tym roku nie uzyskamy zgłoszenia, dlatego że jest to nierealne. Znaczy, uważam, że powinniśmy próbować na pewno monitorować sprawę. Zresztą nawiązanie do tej rozmowy z panem dyrektorem dałem. Nie będę przytaczał, co pan dyrektor powiedział na temat Rolego. Notabene był zobligowany i sam się deklarował, że w ciągu 2 tygodni, czy nawet tygodnia zajmie stanowisko w tej sprawie. Nie przestał do dzisiaj. No więc to też pytanie jest tak, czy wystąpiłeś pisemnie o ponowienie, tym bardziej, że byliśmy na spotkaniu. On sam obiecał, że sam wystąpił. No dobrze, ale jeżeli spotkanie chyba się odbyło w półtora miesiąca temu? Miesiąc temu. Rozumiem, że nie przesłał w ciągu tygodnia, 2. Ja bym wystąpił pismo. Proszę Państwa, jeżeli nie będziemy mieć pisma, to ktoś potem powie, no, może rozmawialiśmy, może nie rozmawialiśmy. Jeżeli mamy pismo, to przynajmniej mamy świadectwo, że w tej sprawie rozmawialiśmy i prosimy o pisemne ustosunkowanie się. Na wiele pism niestety nie mamy odpowiedzi pisemnej. Ale jeżeli nie będziemy się o to upominać, no to generalnie będą nas traktować, jak nas traktują. I właściwie, no zawsze mogą powiedzieć, bo stanowisko jest takie, no przecież nic się nie stało, nie wydaliśmy pieniędzy. Czy coś się stało? No generalnie się nic nie stało. Bo dla nich to są niewydane pieniądze, one nie zniknęły. Proszę Państwa, takie jest tłumaczenie, zresztą z dyrektorem Dzikiem na ten temat już też były spory, były na sesji w Urzędzie Miasta, bo dla ZIKIT-u nic się nie stało, pieniądze po prostu nie zostały wydane i nikt nie zabrał. A to, że dzielnica na tym formalnie traci, to znaczy nie straciliśmy 100 tysięcy w gotówce, ale mogliśmy za to zrobić zupełnie coś innego. Ja znaleźliśmy 1,5 miliona na Lewik Podlubski. Ale mówię, ja mówię o pieniądzach, ja mówię tylko i wyłącznie w tym momencie o pieniądzach, którymi my dysponujemy. Bo można było te pieniądze, niech Panie Przewodniczący, czy ja mam, że... Proszę. Można by te pieniądze po prostu wydatkować na inną rzecz. To, że dzisiaj ZIKiT obiecuje, że zrobi z własnych środków, zrobi tą ścieżkę rowerową, no fajnie. Natomiast jak zobaczę, to uwierzę. To jest inna kwestia. Dlatego prosiłbym o to, żebyśmy jednak pisali. Ja wiem, że to jest trudne, może to też nie przyniesie efektu, ale jeżeli jest pismo i ktoś nie będzie na nie odpowiadał, to też mamy możliwość złożenia interpelacji. Mamy panią radną i poprosimy, czy panią... To wszystko musi być na piśmie zawsze, w ogóle takie... No proszę Państwa, niestety, takie mamy życie, takie mamy czasy, że jeżeli nie będziemy tego mieć na piśmie, to ktoś może pamiętać pewną rzecz, bądź nie pamiętać. A tak jak mówię, no trochę pieniędzy gdzieś nam tam umyka. Chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz. Przeglądając tutaj te sprawozdania, natrafiłem na takie zadanie w przedszkolu 57. Chodzi mi o nasadzenie drzew za kwotę 14 drzew za kwotę ponad 5000 zł. Chciałem się zapytać, co to są za drzewa? I tak jak już rozmawialiśmy, cały czas była mowa o tym, że nie mamy pieniędzy na zieleń. Zgłaszane były potrzebne rzeczy do realizacji zieleni. Nie wszystkie zostały zrealizowane, no bo nie było pieniędzy. Natomiast tutaj nagle okazuje się, że ja rozumiem, że mamy zapis według wskazań dzielnicy i tu prawo do dysponowania przy takim zapisie ma zarząd. Natomiast chciałem się zapytać,
co to za drzewa i czy to abonamentu było konieczne po zabranie za tą kwotę. Ja odpowiem tak. Proszę Państwa, ostatnio środki, które zostały, jak pozbieraliśmy do siebie, Suzanę do kupy, zebraliśmy środki, było to na Komisji Infrastruktury, Pani Braszu, jak sobie Pani przypomina, i rozmawialiśmy na temat, jeżeli chodzi, gdzie na koniec roku, bo to już nie było koszenia, tylko to było zebrane ze wszystkich, po wszystkich zadaniach, że tak powiem, z zakresu zieleni takiej resztówki i z ogródków jordanowskich, bo to było jakby wspólne zadanie z tych bieżących rzeczy. I z tych bieżących rzeczy, proszę Państwa, najpierw chcieliśmy te, to było chyba około 10 albo 12 tysięcy złotych. Najpierw chcieliśmy przeznaczyć to na wycinkę drzew. Po czym się okazało, że na spotkaniu, no szkoda, że pani Katarzyna jest cały czas na chorobowym, chodzi mi o panią Kołodziejczyk, która się opiekuje naszą dzielnicą Zygidu, dlatego że miała być wycinka drzew. Stwierdziła potem na koniec roku, że wszystkie wycinki drzew i pielęgnacje zieleni wysokiej ma na siebie, wziął na siebie Zygid. I z tego co wiem, większość tych pielęgnacji zrobił. Tam, gdzie były decyzje o wycince i tam, gdzie były decyzje, bo jak jest większe teraz przycięcie drzew, potrzebna jest decyzja też Wydziału Kształtowania Środowiska. I potem było nasadzenie. Był temat ulicy, było nasadzenie przy ulicy, jak ona się nazywa ta ulica, przy Odzamońskiego, no. Ale to było wcześniej, bo to było na tyle. Tu przy koronie sobie było. Było nasadzenie na Babeńczyka i potem było, proszę Państwa, nasadzenia, które mieliśmy zrobić, jeżeli chodzi o rejon przedszkola numer 57. Pragnę powiedzieć, że w roku poprzednim wycięliśmy, znaczy zostało sfinansowane ze środków Rady Dzielnicy wycinka 14 albo 15 topów, które, proszę Państwa, były rosnąły na terenie przedszkola, ale pomiędzy przedszkolem a ogródkiem jordanowskim i stwarzały zagrożenie zarówno dla dzieci bawiących się w przedszkolu, jak i zagrożenie dla ogródka jordanowskiego. I decyzja środowiskowa była taka, że w związku z wycięciem, to że zagroszę to fakt, bo te kwoty, które były za wycięcie, to była 50 zł od jednego drzewa, z wywiezieniem drzewa bez frezowania pnia, także naprawdę czasami to tylko alpinistyczne. I decyzja środowiskowa była taka, że w zamian za wycinkę tych drzew, które częściowo były na terenie przedszkola i tam jakieś były na terenie ogródka jordanowskiego, mamy nasadzić, znaczy mamy, no ma się nasadzić tam chyba 14 czy 15 drzew. I to zostało zrealizowane. Te drzewa, mówi się, jakie powinny być średnice, jakiej wielkości powinna być korona. I stąd się, proszę? Jeszcze iluletnie. Iluletnie. I stąd się pojawiły, te nasadzenia, nie dlatego, że... W innych placówkach, tam gdzie mamy wycinki, nie nasadzamy. Tam gdzie, bo nie wszędzie są decyzje, bo tam była duża liczba drzew, jeżeli chodzi o decyzje środowiskowe. Wycinkę przecież robiliśmy pielęgnację zarówno na Saskiej, robiliśmy wycinkę przy ulicy Koszyńskiego. Myślę, że w każdej placówce, która była zgłoszona... Na Koszyńskiego była mówić, że szkoła sobie sadziła. Na razie z tego czasu nie robimy. W każdej szkole... Okej. Mam jeszcze jedno pytanie. Już tutaj w sprawozdaniu mamy, że nie zostało zapłacone zadanie z niepełnosprawnych, to znaczy te słynne brzęczyki. Rozumiem, że zadanie zostało zrealizowane, wybrane. Tak jest. Rozumiem, że to działa. Tak jest. Natomiast rozumiem też, że nie ma obaw, że zostaniemy obciążeni, mimo że to zadanie zostało zapłacone w ubiegłym roku, że w jaki sposób zostanie obciążenie. Na spotkaniu ostatnim, tak była pani dyrektor, było spotkanie, proszę Państwa, ze skarbnikiem i dyskutowane były tematy niezapłaconych faktur. Zobowiązano się, że ZIKI pokryje niezapłacone faktury, bo nie jest naszą winą, że ZIKI na koniec roku nie miał pieniędzy i nie zapłacił za faktury, które zostały. Znaczy tak, mamy dwa rodzaje. Teraz nie zrealizował zadanie, nie zafakturował, tu mamy tą sytuację, a tu mamy sytuację, że zrealizował zadanie, wykonawca złożył fakturę, a on nie zapłacił. A myśmy mieli pieniądze zagwarantowane w budżecie. W związku z tym
Dla mnie jest najważniejsze, że zrealizowane zadanie. My nie mamy zamiaru za nic, nie ma na dzisiaj sytuacji, że jesteśmy opóźnieni, bo musi po prostu z pieniędzy z IKIT-u być zapłacone za to wykonanie. To zadanie odnośnie Brzęczyków, tam jest klekot, Młociani i jakieś to drugie się nazywa. Te skrzyżowania, które były wyznaczone, są, proszę Państwa, zrealizowane. Poprawa bezpieczeństwa zdecydowanie działają. W przeciwieństwie na przykład do nowych sygnalizacji świetlnych, które, które okazuje się, że nie działają. Znaczy ja napiszę po raz kolejny pismo, myślę, że zarząd wystąpi, ponieważ odpowiedź, jaką uzyskałem na zapytanie pismo, które zostało wyznane przez zarząd, było odpowiedziane, że będzie działało w momencie, kiedy zostanie wprowadzony system sterowania ruchu. Moim zdaniem system sterowania ruchu nie ma żadnego odniesienia do tego, czy klekotki bociana, czy żabki, kumkanie, czy etc., co tam będzie. Nie ma żadnego... Nie działa, nie ma, miesiące, nie ma żadnego wpływu. No nie, no tylko mówię, no też uważam, że ja już nie chciałem ciągnąć tej sprawy, bo na tym etapie czekałem, że skoro zostanie uruchomiony system, a z tego co ZIKI twierdzi, system działa, chociaż moim zdaniem regulacja świateł na ciągu Służyckiego-Pistobotewa Nowogródzka działa coraz gorzej, czego efektem są również wypadki przy wiadukcie przy Klimeckiego. No sobie jest wypadek. Nie powiem szczerze, sam czasami jeżdżąc przez to skrzyżowanie, momentami się gubię, bo raz po prostu fala jest tak zrobiona, szczególnie przy lewoskręcie, że jest dobrze, a za trzy dni jest zupełnie inaczej. No to tylko świadczy, że nie trzeba jeździć na prawdzie. I tłumaczenie, że klekotki mają znaczenie przy systemie, uważam, że jest trudne. Więc ja powtórzę to zapytanie, mam nadzieję, że to wyślemy. I jeszcze raz proszę o to, żebyśmy napisali do ZIKIT-u i wymagali od nich odpowiedzi. Pani Basia tu nieraz mówi KPK, Pani Basiu 14 dni na odpowiedź, tak? Nie, podobno 5. No tak, szczególnie tu jest podobne z miesiąc. Dobra, kwestia miesiąca, na niektóre pisma w ogóle nie dostajemy. Mówię jakieś trudne tematy z oznakowania. Czy ktoś jeszcze sprawdzi tam? Proszę bardzo. Tak, może ja Pani Jacku podpytam, bo gdzieś mi wypadło, ile pieniędzy wydała Rada Dzielnicy 13 na zieleni przy ulicy Utrzeby, mam taką informację. A jeżeli tak, to chciałam się zapytać, dlaczego skoro w mieście istnieje program nasadzania drzew, który jest prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i te pieniądze idą z miasta. Wykonawcą tego jest ZIKIT i w roku 2012 miasto przeznaczyło 430 tysięcy, za co zostało posadzonych, teraz się będę posiłkować kartką, 1190 drzew i 939 krzewów, więc zastanawiam się, czemu Rada Dzielnicy zajmuje się tym tematem, żeby dawać środki na coś, na co miasto już przeznaczyło. No nam prezydent daje w ramach nie. Ale Rada nie musi na to wydawać, bo tym zajmuje się miasto w ubiegłym roku, ale ja mogę skończyć, dziękuję. W ubiegłym roku został taki program przygotowany przez miasto. No i to jest środki, ale uważam, że to jest marnotrawienie, 5-9. Druga sprawa, chciałabym dementować pogłoskę, to znaczy ja oczywiście bardzo, że tak powiem, chciałabym się tutaj wspierać i włączyć w to aktywnie, ale niestety nie sprawdzam to, co Pan Przewodniczący powiedział, że Rada Dzielnicy 13 jest najlepsza w wydatkowaniu środków. To jest taka Rada Dzielnicy 14, jak Krzyżyny, gdzie przewodniczącym jest Pan Wojciech Krzysztonek, gdzie mają straty w tym momencie 68 tysięcy. A nie 200, więc myślę, że możemy równać na wszystkich zadaniach. Więc myślę, że możemy równać do najlepszych, ale to jest takim słowem, żebyśmy byli bardziej zmotywowani do pracy, że niestety, dodam, niestety są od nas lepsze granice tuż następne. Natomiast o te nasadzenia, jeżeli chodzi o miejsce potrzeby, to chciałabym się dopytać, jaka to jest kwota. Proszę Pani, zaś jest Panu zdanie, nie pamiętam. 5320. Dziękuję. Natomiast uprzejmie informuję. Ja rozumiem, że Pani może mieć inne zdanie na ten temat, ale Rada Swojej Zbiorowej Mądrości, jeżeli podejmuje na nasadzenia, to rolą zarządu jest, nie nasadza to firma Pana Budaczyka, Pana Bednarza, Pani, nie wiem, Orłowskiej, czy Pana Kowalskiego, tylko zadanie to jest przez ZIKIT. Ja może tego nie zrozumiałem.
mówienie o marnotrawieniu środków nie bardzo jest dużym nadużyciem, dlatego że my wprowadzamy zadania, które są po prostu ze sobą się łączą. Jeżeli wskazuje dzielnica, gdzie mają być nasadzenia i realizuje to ZIKI, to ja rozumiem, że po tym samym przetargu ta sama firma realizuje te drugie nasadzenia. Ale to jest, panie przewodniczący, trochę dublowanie zadań, dlatego że jeżeli jest specjalny fundusz powołany, który się tym zajmuje, to rozumiem, że te 5300 zł równie dobrze można było przeznaczyć na inne zadanie, plus wykonanie jakby przez ten fundusz nasadzenia tych drzew. Po pierwsze, nie ma informacji, nie wpłynęła do dzielnicy żadna informacja na temat funduszu, czy składania wniosków na temat nasadzeń dzielnicy. To jest po pierwsze. Po drugie... Ja sprawdzę, czemu tak się stało. Po drugie, proszę Panią, było to wpisane w nasadzenie na tej dzielnicy i zadanie zostało zrealizowane zgodnie z uchwałą Rady. Można dyskutować na temat wielkości. Nie wiem, dlaczego one są takie drogie, czy to przez wielkość, czy przez to, co było wpisane tam w decyzję środowiskową. Trudno mi jest na ten temat powiedzieć. Szczegóły... Te środki mogą być wydatkowane z innej kuli pieniędzy, a ta dzielnica może te 5 tysięcy przeznaczyć na coś innego, to rozumiem za zasadne podejmowanie w tym momencie tego remontu. Proszę bardzo, pan Tomasz, to jest pani Katarzyno i szanowni państwo. Zorientowałem się, rozmawiając z Wydziałem Kształtowania Środowiska, ponieważ to był temat oczywiście, żeby drzewa były posadzone z tej całej puli, o której mamy wspomniane. Puła w tym okresie czasu została zdecydowanie wykorzystana, nie było żadnych środków i odpowiedziałem również pani Kasia, mówię o pani Kasi Kołodziejczyk, w tej sprawie prowadziła rozmowy, że tak powiem nie było niestety żadnych funduszy. I nie, ja mówię niezależnie od wszystkiego, ponieważ jeszcze parę tematów było takich, które chcieliśmy właśnie wykorzystać ten fundusz, aby jeszcze dokonano nasady w innych miejscach. Niestety nie wykorzystano. Mało z tego, rok ten przyniósł niezwykły rezultat w postaci wymarcia co najmniej 70% drzew, które zostały posadzone. Także to też było moją przedmiotem mojej interwencji, czy te wszystkie drzewa, które uschły, a dokładnie wskazałem na paru budicach ile, będą mogły być wymienione. Niestety, jak się okazało, już środków nie było. Więc to taka moja pani informacja. Do tego, co pan Tomek rozmawiał, ja też rozmawiałam na temat tych pieniążków, tych drzew. Założenie tego funduszu było takie, że w pierwszej kolejności, z tego co wiem, uzyskałam informację, środki idą na drzewa i na wykorzystanie tych środków dla nasadzenia, które zostały wycięte te drzewa w ramach decyzji własnych ZIKIT-u. To znaczy wiatromomy, które wymagane są pozyskiwanie też decyzji, resztę wycięcia, wysusze, zadań inwestycyjnych, gdzie w zadaniach, jak pani orientujecie, istnieje też tak jak w pasach drogowych obsadzenie jakimiś klonami, jakimiś tym. To są właśnie środki, które idą z FOŚM. Więc operacja kwotą 5 milionów na cały Kraków, na tyle inwestycji, no ja nie chcę tutaj być adwokatem diabła ani nikogo. Nie można przekładać, że my czegoś tutaj nie staramy się, bo z tego co ja wiem, to nawet staramy się w ten sposób, że jeżeli w Wydziale Gospodarki i w FOŚM na zgodę są jakiekolwiek decyzje dla osób indywidualnych, które chcą sadzić na terenie, bo mają takie lokalizację na nasadzenia, ten rejon dzielnicy prywatnie, to wiem, że takie rzeczy też się robi i te też, więc tutaj kwota 5 tysięcy dla decyzji, która została podjęta, żeby nasadzić, bo wcześniej była decyzja do odcinka, no nie porządkuje, jest chyba troszeczkę do przekazania. Bo widzę, że mogę albo co? Proszę bardzo. Jakby sprostować, bo Państwo widzę, że czujecie się obrażenia. Ja przynajmniej nie wiem, że jeżeli jest taki fundusz, który
wydaje te pieniądze z miasta, to myślę, że w intencji naszej wspólnej, mówię również w swojej skromnej osobie, jest to, że jeżeli więcej pieniędzy może zostać w dzielnicy albo wydane na inne środki z założeniem, że te drzewa zostaną posadzone z innego funduszu, to myślę, że to jest tylko na plus, więc no jest przy miliowym budżecie nie łatwiej. Pani Basia, Pani Jacek, Pan Wolek. Zgłaszam się Panu, nie proszę wcześniej Państwa. Ile na rozwoju? Ja chciałam się przypomnieć, że na przykład na ostatniej sesji, jak Pani była, to zwróciłam się z taką prośbą, żeby Komisja Infrastruktury Miasta współpracowała. Nie mam tego na piśmie. Aha, na parze rozumiem. Więc... No tak, dlatego, że ja tak nie również przekazuję zaproszenie do... Nie Pani, ale proszę Pani, Pani jest raz... Ja bym prosił na temat, proszę Państwa, Pani... To jest prawda, ja prosiłam o wersję pisemną, prosiłam Państwa, więc jeżeli takową dostanę, ja to przekazuję do Biura Planowania, myślę, że nie będzie żadnego problemu, żeby taka informacja szła. Ja mówię o współpracy radny miasta z radą dzielnicy. Ale Państwo myślicie, że poza mną będzie ktoś tutaj przychodzić? Ale nie, Pani nie rozumie, o co mi chodzi. Nie, prosiłam Panią, że ponieważ jest Pani członkiem Komisji Infrastruktury. Nie, Infrastruktury. Nie, no to swoje, ale... No nie, bo one się czym innym zajmują. Ja rozumiem, wie Pani, ja się orientuję, czym się Pani zajmuje, czym... Wie Pani, trochę dobrej woli wysłuchali co do Pani mówię. I zwróciłam się do Pani właśnie, żeby nawiązać współpracę z radnymi miasta, którzy zgodzą się z podróża i na przykład ja przeczytałam notatkę w prasie, że Komisja Infrastruktury podjęła decyzję wykonania nawierzchni poszczególnych ulic w Starym Podgórzu. Tak. A my w ramach zadań powierzonych, te same zadania wykonujemy. Więc wydaje mi się, a chodziło na przykład o konkretnie ulicę Wawrzyńczyka. I wydaje mi się, że konieczna jest właśnie współpraca, żeby pewnych rzeczy nie dublować, bądź też uzgodnić, bo mieszkańcy wnoszą, że na przykład nie chcą tej części Wawrzyńczyka remontować, tylko drugą po lewej stronie jadąc w kierunku Matecznego, Kalwaryjską, chodnik, a nie nawierzchni i tak dalej. Wydaje mi się, że wie Pani takie rzeczy, bo Pani mówi na piśmie, na dworze, że radną dzielnicy i równocześnie radną miasta, to nie formalizujmy, że Pani musi mieć na piśmie, jak znaczy, radna... Ja z taką uprzejmą prośbą się do Państwa zwróciłam. To nie było, to była moja osobista prośba z uwagi na to, że faktycznie mam bardzo dużo różnych obowiązków, więc żeby mi to gdzieś się nie zagubiło, to ja... No, no ale Pani też ma notes i rołówek, to może Pani zanotować. No jeżeli dla Państwa to nie jest problem, to ja poproszę, nie wiem, przez Panią Basię drogę mailową, bo gorąco mam prośbę, jesteśmy w punkcie, naprawdę prosiłbym, nie na rozwój, Pan Jacek, Pan Borek. Ja tylko króciutko, ja dlatego poruszyłem tak wygląda potem praca. Właśnie obawiam się pracę, bo trochę dobry wolny. Bardzo proszę. Pan Jacek ma teraz głos. Ja się dobrze pamiętam, bo ja już pomijam kwestię tego funduszu, o którym Pani Rena była uczyniona wspomnieć, ale też pamiętam, że przychodziły pytania z ekipy, ponieważ różne firmy wycinają na swoim terenie zobligowane były do wskazywania, do nasadzeń i bardzo często było zapytanie, czy gdzieś nie mamy jakichś miejsca, na których należałoby nasadzić. O to mi chodzi, że uważam, że powinniśmy od tego zaczynać wykorzystywać środki zewnętrzne do tego typu działań, a środki nasze przeznaczyć na to, na które tak naprawdę już nikt nic nie da. Natomiast też i tu też patrząc na to wszystko od lat, budzi moje lekkie zastrzeżenie forma, bo to jest tak. Wydane zostanie na 500 000 złotych, bo tam jest 400 000 rocznie na nasadzenia. To, co Pan Tomasz Komuś później uprzejmy powiedzieć, 70% drzew wyleci, no bo tak naprawdę sam widzę to, jak się dzieje w ramach
przebudową ulicy Służyckiego nasadzono bodajże chyba 10 drzew, dość wysokich, myślę, że dość duża znaczna kwota wykonawca to zrobił. I powiem brzydko, pies z kulawą nogą nawet w okresie letnim, bo został zupełnie przyszedł, nie chodlał. Drzewa uschły, pieniądze wydane, decyzja załatwiona, wszystko jest gra. I w tej chwili mamy kikuty, które stoją. Które kikuty stoją, ale ponieważ dobrze pamiętam sytuację, że tak naprawdę to nie było nawet odpowiedzialnego po tej inwestycji, kto ma kosić się, próbowali spać zieleni. I mnie, proszę Państwa, boli, powiem szczerze, wydajemy duże pieniądze są wydawane na inwestycje, czy inwestycje, które są robione przy tym, a tym się okazuje, że nawet nie ma odpowiedzialności odpowiedzialnego, mało kto to powinien zrobić, to kto powinien przypilnować, kto to powinien zrobić. I to jest dla mnie dziwne. A druga rzecz, będziemy tu rozmawiać o parku rzecznym Płaszczu i parku tym mamy projekt. Wiemy, co ma być zrobione, a z uporem maniaka są sadzone nowe drzewa i za chwilę się okaże, że te drzewa trzeba będzie przesadzać albo wycinać, bo kolidują na przykład z alejkami. No bo ktoś przychodzi i nasadzenie odbywa się na tej zasadzie. Szpaler tak, co 10 metrów. I mamy nasadzenia, a my tam mamy mieć alejki, mamy mieć oświetlenie, mamy mieć drogę dojazdową, etc. Nie ma spójności, niestety, i tu jest też ukłon w Pani stronę, ja to oczywiście mogę w którymś momencie napisać. Nie ma spójności, nie ma nadzoru nad rzeczami, które są realizowane w mieście. A najgorsze, że w ramach tak naprawdę jednej jednostki, no może inne działy się za tym ten, a nie obrażaj się, że kalam tutaj zikim, ale to myślę, że to nie tak powinno być. Dziękuję Pan Bolek, Panie Porosku. Ja muszę zabrać głos, bo tak się składa, że zadanie na dzień dzisiejszy po organizacji z granicy mojego okręgu zostałem w jakiś sposób wywołany do tablicy. Szanowni Państwo, Szanowni Pani Radna, sprawa wygląda w ten sposób. 14 drzew na granicy ogródka, a przedszkola nosiło zagrożenie dla życia dzieci. Pod koniec, nie tamtego roku, przecież nie rok, była sytuacja taka, że zgłosiła się firma do rzeczywistości, która rzeczywiście, Pan Przewodniczący powiedział, mamy jedyną okazję, po 50 zł można wziąć. I rzeczywiście te drzewa zostały wzięte. Tylko muszę Pani powiedzieć jedną rzecz. W tych wszystkich procedurach musi być zapis, do kiedy dyrektorka przedszkola ma nasadzić nowe drzewa, bo inaczej zostanie ukarana. I na to są dokumenty. I mało tego, określenie, jakie drzewa mają być. I normalnie była dyrektorka, Pani Florek, zwróciła się do Rady o pomoc. Po pierwsze, Pani doskonale wie, bo Pani z tego, co reprezentuje w Komisji Edukacji, że brakowało pieniędzy i placówki oświatowe nie miały środków. A tam już termin minął. I prosiła Radę o pomoc, bo bała się, że zostanie ukarana między innymi przez ochronę środowiska, że nie to wkazywała formalności. Tytułem wielkiej sprawy. Pani mówi tak, że są dzielnice, które lepiej wykonały pewne rzeczy. A ja Pani powiem jedną rzecz. No, radni miasta nam też nie pomogli. I dam Pani taki przykład. Pamięta Pani ostatnią sesję Rady Miasta, gdzie jeszcze ostatnie poprawki, które można było zgłosić w edukacji, już Pani powiem, dokładnie między innymi w tym pakiecie były pieniądze dzielnicy na monitoring. I gdyby Rada Miasta, Radni Miasta, nawet z Podmorza, przypatrzyli się, że w 13 dzielnicy można, bo wie Pani, z tego sobie można było, jeżeli się wprowadza zadanie na sesji w mieście, można zrobić pierwsze i drugie czytanie. I odbyło się pierwsze czytanie, dlatego pieniądze przepadły. Gdyby w tym dniu były dwa czytania i prawdopodobnie mielibyśmy zrobiony monitoring przedszkolu 57 i przedszkolu 91. I teraz mogę Pani powiedzieć jedną rzecz. To była ostatnia sesja, radni mieli dużo spraw i był taki pakiet, gdyby po prostu było pierwsze i drugie czytanie, to byłaby wola ze strony Rady Miasta, żeby pomóc dzielnicom wykorzystać środki, które jeszcze można było uratować, bo wtedy to był ostatni termin, gdzie skarbnik miasta prawdopodobnie by nam przyznał te środki. Ale to tylko jedno czytanie.
A następne czytanie już nie ma znaczenia, bo już było po terminie. Już do którego, panie przewodniczący, grudnia się może trzeba było robić? Już było za późno. Ja pani mnie tak raz powiedział, nie było przykro. Ja byłem pewny, że ostatnim rzutem na tacy, bo to nie można było zrobić w ciągu dwóch dni. I 15 tysięcy, jak mówimy o oszczędnościach. Kim zabieścią na to wadę? Zarząd wykazał dobrą wolę. Chciał ten monitoring prowadzić, po to, żeby dzwonić Polskiego. Proszę to sprawdzić. Bo jeżeli rzeczywiście szukamy pieniędzy, to szukamy ich wszędzie ten. I słuszna racja jest. Radni miasta powinni wymóc na jednostkach miejskich, żeby zawadł moment, w którym ewidentnie wszystkie dzielnice wiedzą, że zadania są zagrożone, że możemy zmienić pieniądze z pełną gwarancją, że te pieniądze jeszcze możemy wykorzystać. Zanim udzielę głosu następnego, proszę Państwa, będzie coraz gorzej, dlatego że na dzisiaj mamy sytuację następującą. My oprócz tego, że mamy podzielone teraz paczkę, bo przyszła kadencja będzie taka, że prawdopodobnie będzie jedna, że mamy podzielone to, proszę Państwa, w paczkach, to jeszcze jest jeden ważny element. Środki, które mamy w dzielnicy w całości, potrzeba tak, 35% ma być na zadania inwestycyjne, a 65% na bieżące. Jeśli będziemy chcieli jakieś pieniądze przesunąć, przede wszystkim musi być odpowiedź, czy środki się zmieszczą w zadaniu inwestycyjnym, czy w bieżącym. Pani Anna Siwek. Proszę. Nie ma zainteresowanej. Nie ma, dziękuję. Pani Anna Siwek. Panie, skutamy na wszystko. Tak, na komisji. Do zarządu, aby przyszłoroczne sprawozdanie przygotowywał w sposób taki jak na przykład za 2010. Było zdecydowanie wydajniejsze, profesjonalnie zrobione, pełniejsze. Natomiast wiem, że z punktu widzenia prawnego, my to tak naprawdę nie możemy czegoś... Znaczy tak, zarząd decyduje, co jest w tym sprawozdaniu. To jest decyzja zarządu, komisja rewizyjna ocenia, co zarząd nie przygotuje. Tak naprawdę nawet tak jakby się zwrócili pismo do przewodniczącego o uzupełnienie, to w zasadzie nawet czas nie ma na to uzupełnienie do tego sprawozdania. Więc dlatego proszę, żeby takie przyszłe roku sprawozdanie to wyglądało tak, jak było w 2010. To takie big dokumenty dostaliśmy, a samo sprawozdanie bez założenia też było zdecydowanie grubsze. Panie Jacku, już mam to jest kwestia taka, czy my do sprawozdania napiszemy własnymi zdaniami i napiszemy, że zadania priorytetowe i przepiszemy ze sprawozdania zadania, bo czym się to sprawozdanie różni od tamtego sprawozdania? Otóż tym, że nie przeklepujemy sprawozdań poszczególnych, które notabene można zrobić pomyłkę, nie przeklepujemy sprawozdań z poszczególnych jednostek. I tylko i wyłącznie tym się różni, że po prostu odesłaliśmy do szczegółów, opisaliśmy zadania, opisaliśmy bloki tematyczne, natomiast nie wchodzą w szczegóły, bo to jest załącznik. I tym się wyłącznie różni, że nie są przeklepane ręcznie, bo już żadne dzieci, bo to jest duża praca, która, umówmy się szczerze, fajnie się to czyta, bo to jest jeden dokument, ale spokojnie można sięgnąć do drugiego dokumentu i przelecieć sprawę edukacji, gospodarki komunalnej, z ikitu z poszczególnych jednostek. Tym się na pewno, jak pan zobaczy... Nie do końca, panie przewodniczący, bo załączniki też są. Natomiast mamy na przykład zadania z zakresu lokalnych wydarzeń kulturalnych. I tutaj mamy na przykład opis, jaki że taką temu uchwałę, na przykład środki, tutaj 16,719 środki zostały przesunięte na to i na to. Realizatorem wszystkich zadań budynku kultury podwórze. No, każde zadanie z zakresu, znaczy każde zadanie, czyli dotyczące kultury, osób niepełnosprawnych, zieleni, było pokrótce opisane. No, oceniają wszystkie te sprawozdania. Wiem, jak to się czytało, wiem, jaką miało wartość merytoryczną. Zarząd się zgubił w pełni, panie rektorze. Weźmiemy to na pewno, jeżeli uzyskamy dzisiaj absolutorium, to do następnego roku na pewno się poprawimy. Proszę Państwa, ja rozumiem, że autopoprawki nie głosujemy. Autopoprawka jest projektodawcy. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Rozumiem, że dyskusja samoistnie wygasła. Na szczęście nie było wniosku o przerwanie dyskusji. Ja chcę przeczytać jeszcze tylko opinię Komisji Rewizyjnej, bo tak naprawdę nie była odczytana. Opinia Komisji Rewizyjnej dotyczy sprawozdania zarządu dzielnicy 13 realizacji planu finansowego, czyli wewnętrznego budżetu wydatków dzielnicy za 2012 rok. Budżet własny dzielnicy 13 na 2012 wynosił 40 tysięcy złotych.
cała kwota była zabrana, wydatki bieżące. Po zmianach wprowadzonych uchwałami, to są trzy numery uchwał. Po przesunięciu środków o wysokości 18 tysięcy na zadania priorytetowe, plan został wykonany. Finanse zostały zmniejszone do kwoty 22 tysięcy. Zaplanowane środki na wydatki zabezpieczeń w prawie głównym funkcjonowania rady. W sumie zainteresowano kwotę 17 995 zł 10 groszy, co stanowi, pani Basiu, bardzo proszę, żeby mi nie przeszkadzać. Rozumiem. Dziękuję. Wystawił 81,80% planowanej kwoty po zmianach prowadzonych uchwałami. W związku z tym, że wykorzystane środki były wydatkowane w sposób racjonalny, wykorzystane środki zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie Rady, wydatki nie zostały przekroczone w żadnym paragrafie, wydatki zostały zrealizowane zgodnie z uchwałami Rady. Komisja rewizyjna pozytywnie opiniuje sprawowanie zarządu. Dzielnicy 13 podwórze. Na realizację planu finansowego wydatków dzielnicy na 2012 roku i wnioskuję o przyjęcie przez Radę Ministrów najmniejszego sprawozdania. Podpisał przewodniczący Pan Janusz. Przy wniosku nikt nie przekreślił. Tak jest. W związku z tym, proszę Państwa, autopoprawkę przeczytałem, że otrzymuje przyjęcie do tej uchwały. Przyjmuje się sprawozdania zarządu Rady Dzielnicy z działalności merytorycznej realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy 13 podwórze za rok 2012. Podpisał przewodniczący. Przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa, głosujemy. To jest, proszę Państwa, projekt uchwały do tego druku numer 5. Projekt uchwały Komisji w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Rady Dzielnicy z realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy 13 i działalności merytorycznej. To jest to poprawione na kartę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 5? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wynik głosowania. 16 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę dotyczącą sprawozdania za 2012 rok Zarządu Dzielnicy 13. W imieniu Państwu dziękuję. Weźmiemy te wszystkie uwagi. Wszystkie wnioski pod uwagę. Ja rozumiem, że wszyscy staramy się, żeby było jak najlepiej wszystkie te uwagi odnośnie, ale też zachęcamy do współpracy. Także to jest nasze wspólne. Sukces zarządu jest sukcesem Rady, sukces Rady jest sukcesem zarządu. Nie należy zapominać, że członkowie zarządu czy przewodniczący są przede wszystkim radni, którzy dzisiaj są, jutro ich nie ma. Jeszcze raz dziękuję bardzo, dziękuję za ten, bo to jest też podsumowanie pewnego cyklu. Dziękuję pani Basi za pracę, bo to jest też dla pani pracy pewne rodzaju akceptowanie razem z zarządem. Myślę, że należy ogłosić 10-minutową przerwę. Przerwę.